Dziś stream skracany. Widzowie, słuchajcie, jak ktoś jeszcze nie wie, bo dopiero przyszedł, dzisiaj robimy stream skracany. Stream skracany działa w taki sposób. Odpala się godzina w Polsce 19, pojawia się nowy sezon Diablo 4 i robię stream skracany. Stream docelowo trwa 12 godzin. Każdy donate, każdy sub, każdy bits skraca czas trwania streama z Diablo na rzecz innej gry. Więc jeżeli nie wyślecie żadnego donate'a, będę grał 12 godzin w Diablo. A to ile donate'ów wyślecie, to skróci czas, w jaki będę streamował Diablo 4. Dzisiaj robimy to ze stawką pojedynczą. Jutro robimy to ze stawką dwa razy lepszą dla was. Jutro też robimy 12 godzin streama z Diablo, ale będzie okrojona stawka, przez co szybciej będzie można skracać to. Ciekawy jestem, czy w ogóle pogram cokolwiek w Diablo. Serio, giga, jestem ciekawy, czy cokolwiek będę w stanie pograć w to Diablo. A ile będzie skracać? Zobaczycie. Widzowie, zobaczycie. Ile da jeden sub czasu? No, zobaczycie, kurwa. Wy byście chcieli wszystko wiedzieć od samego początku. Sklejmujecie suba, wyślecie donate'a i będziecie od razu w stanie obliczyć, no nie? Dobra, czat. Za 25 minut startuje nowy sezon w Diablo 4. Jest jeden problem. Mi się Diablo nie chce subdate'ować. Patrzcie na to. Diablo. I mi się nie chce subdate'ować. I chuj. Ściąga mi... Tak jakby jest zablokowany i jessa. Jest 15... Czy ma ktoś podobny problem? Mam to samo. Mam to samo. Aha, okej. Okay. Są problemy u każdego. Aha. Próbowałem już restartować. To nie jest, kurwa, update, stary. Typy mają totalnie zjebaną grę, w którą nikt nie chce grać. Ludzie, chorzy psychicznie, tak jak ja, siadają do tego, żeby spróbować to kurwa zupdate'ować. Ich się nie da i chuj. No przecież oni sami se srają na wycieraczkę. No to jest jakiś, to jest jakaś totalna beka. Jak już nawet chcesz dać tej grze szansę, no chuj ci w dupę, nie da się. Kupiłeś te delce na update? Jakie kurwa delce? Jezu, ty wiesz co? Jonasz, ty już żartujesz z takich rzeczy, że ja się zastanawiam, czy to faktycznie ma miejsce, czy nie. Ej, ale patrzcie, co w ogóle dostałem. Dostaliście, widzowie, coś takiego? Popatrzcie. Hearthstone, welcome back gift, 150 darmowych paczek w Hearthstone, jessa. Hearthstone tak umiera, że oni rozdają 150 darmowych paczek? 150 jebanych paczek? To jest jedna paczka, to jest kurwa stary, 1000 zł wartości chyba. Jedna paczka ile średnio kosztowała? Z 2, z 3 dolary? To jest kurwa z 300 dolków chyba, jakbyś chciał to kupić. A jakie to są paczki? Dobra, klejmuję to. Czy jesteś, Mati, chętny na koopa w to Diablo? Baba powiedziała, że ona w to dziadostwo grać nie będzie. Ja z natury jestem zbyt ciekawski, trzeba sprawdzić. Smajro, powiem ci tak, jestem chętny na koopa, ale obawiam się jednej rzeczy, że u mnie bardzo duża część streama będzie związana po prostu z wyzywaniem tego Diablo i z naśmiewaniem się tego. Z tego boję się, że po prostu odpalę stream i będę stał w mieście i będę wyzywał deweloperów. Więc nie wiem, czy chciałbyś być częścią czegoś takiego, całkowicie szczerze, no nie? Bo nie wiem, ile u mnie w graniu będzie grania. Dobra, uwaga, widzowie, tu jest maraton, on się nazywa Essa. Start timer. Let's go! 12 godzin, widzowie. Przez kolejne 12 godzin, tak jak widzicie w timerze na dole, będę grał w Diablo 4. Każdy donate, każda subskrypcja skraca czas trwania streama na rzecz innych gier. Jonasz, dziękuję za 10 zł. Jonasz, 10 zł. Dzień dobry, z tej strony Blizzard Entertainment. Proszę nie grać w to gówno jebane i odpalić Dark Souls 1 randomizer na macie do tańczenia. Dziękuję bardzo, bardzo mi miło, Jonaszku. I widzowie, jest jedna taka giga ciekawa kwestia związana z tym, że obecnie sezon Diablo 4 startuje za 13 minut, jednak jest zbugowane update'owanie gry. I nie tylko ja mam ten problem. Ban od deweloperów. Ja już w Blizzardzie kiedyś dostałem bana za używanie supportu. Zacząłem na supporcie zadawać pytania odnośnie tego, jak naprawić mój problem. Blizzard mi powiedział, że nie da się naprawić mojego problemu. Ja im napisałem, że są niekompetentni, ponieważ mój problem da się naprawić i są tego świadomi. I im napisałem, jak mogą bez żadnego problemu naprawić mój problem, bo to było powiązane z weryfikacją numeru telefonu. I wiecie co? I mi powiedzieli, że oni nie życzą sobie takich maili w ich stronę i dali mi bana na 72 godziny. Kurwa tu.
Wiecie, co by było najśmieszniejsze? Jaka jest ja dzisiaj hopię ASC 1%, nie? Nawet nie wpisuję, bo wstyd jak chuj. Najśmieszniejsze by było to, jak stream skróciłby się szybciej, niż bym w ogóle był w stanie odpalić Diablo 4, zanim by w ogóle zadziałało naprawienie. 6% mam ASC, ja pierdolę. Nie no, to mówiłem. Od razu bym świadomy tego, jak to będzie wyglądało. Totalna lipa. Adekwatnie do tego, jak się czuję, nie? Może to jest przeznaczenie, że mam taki ból żołądka, ścisk, tak mocny żołądka. O kurwa, tak mi się ciężko oddycha. Widzowie, musicie docenić to, jakim poświęceniem odpalam drugi sezon Diablo 2, biorąc pod uwagę fakt tego, że czuję się jak totalne ścierwo. Ej, zobaczmy, kto w Polsce streamuje tego Diablo 4. Wow, widzowie, jestem największym polskim streamerem Diablo 4, ale jaja. 1100 widzów, kurwa. Ale jestem pierdolonym gigantem Twitcha, nie? Maciejczak, MKRR. Kurwa. Ale to jest śmieszne, że MKRR, który mi mówił, że mam 100 widzów, jak nie hejtuje Diablo, sam ma 100 widzów teraz. Nie wiem, dlaczego on się sam w to wepchał. W życiu, kurwa, nie oceniam streamerów przez pryzmat tego, ile ich osób ogląda, ale MKRR sam się wepchał w taką instant karmę, nie? Sam. Nie no, ta bańka tego Diablo 4 to jest, patrzcie, ja, Kondys, MKRR, Maciejczak, Lipej, Spiralus, Legion, Cairo, Agravain, Ovi, Stary Dziad, Multiplayer Gaming. No to już nie wiem, kto to jest. O, MSA Titans. Assa. O, Lipej na przykład oglądał mój film, co jest nie tak z Diablo 4 i go totalnie zjebał, mówił, że gadam bzdury i w ogóle, nie? Udana premiera, widzowie. Udana premiera. Ty, gra już wystartowała, ale ja jej nie mogę pobrać i chuj, nie? Assa, patrzcie. Co za kurwa gówno. Serwery tak działają, że nie możesz pobrać update'u. Niesamowite to jest. Totalnie wypierdoliło serwery. Zakończymy, widzowie, chyba po prostu oglądając Launcher. Ale wyobraźcie sobie Blizzarda, który wypuszcza chujowy tytuł. Ludzie równają ten tytuł z błotem po jakimś czasie. Tytuł traci 99,5% graczy. Zostaje garstka, która w to gra. Totalna garstka. Tytuł w przeciągu miesiąca spada z miliona oglądających na Twitchu do kurwa 400. Gry sprzed 20 lat są częściej streamowane i częściej oglądane przez jakichś randomowych streamerów, no nie? Po czym wypuszczają pierwszy sezon, który jest całkowicie zjebany. Ludzie wchodzą, logują się, widzą, że nie ma w nim nic ciekawego i przestają grać. Blizzard desperacko próbuje naprawić grę. Zmienia podstawowe elementy matematyczne tak, by próbować łatać ten główny rdzeń rozgrywki. I dokonuje kilku faktycznie dobrych zmian. Po czym wypuszczają drugi sezon i launcher jest tak zjebany, że jeżeli ktoś nawet chciałby dać temu szansę, to nie jest w stanie tego zrobić. No przecież to jest kurwa jakaś totalna beka, nie? Nie wierzę w to. Może ktoś w Blizzardzie serio tak nienawidzi tej firmy i próbuje to zakopać? Widzowie, jeszcze tylko 10 godzin kontentu z Diablo zostało. Premiera przesunięta? Co kurwa? Gdzie? Nie no, poczekaj, odświeżę. Ja nie widzę linków na czacie. Yes, Reddit. Season of Blood, third time delayed. Hello everyone. We have encountered some technical issues with our client build and we'll be delaying Season of Blood start time by a few hours to remedy these issues. Once we have more information, we'll update you right away. We apologize for inconvenience and appreciate the feedback you have provided and your patience. Co kurwa? Nie, nie wierzę, to nie jest oficjalny post, kurwa. Nie no, przecież ta gra to jest jakiś pierdolony żart. Jezu, ludzie się nastawili dzisiaj, streamerzy się odpalali, gra, która na co dzień ma 400 oglądających, ma 151 tysięcy oglądających i w momencie, gdy, sorry, 170, w momencie, gdy 170 tysięcy ludzi patrzy na nich, jak streamerzy dają jej drugą szansę, by włączyć sezon i sprawdzić najnowsze zmiany, jak już wydaje ci się, że nie da się upaść niżej, że Blizzard dokonał niemożliwego, że z firmy, która była ogromnym molochem, która była topową górą, która była wierzchołkiem jakości, jaką kiedykolwiek można było osiągnąć jako firma gamingowa, to w momencie, w którym w drugim sezonie do gry, która jest całkowicie martwa, jest dead, kurwa. Chłopie, to już nawet, to nie jest martwe ciało. To jest gnijący, pierdolony trup, kurwa, który powoli zaczyna zamieniać się w kisiel. To oni w tym momencie wyrzucają post,
że mają problem z buildem swoim i muszą przesunąć start sezonu o kilka godzin. No przecież to jest jakiś jebany żart, kurwa. Ta firma zasługuje na cały hejt, jaki dostaje. To jest jakaś totalna, kurwa, beka. Jak można o kilka godzin przesunąć start sezonu, stary? Ja pierdolę. Nie, to jest kurwa, to jest unbelievable. Ej, Blizzard dał tak, kurwa, dupy. Nie, no naprawdę. Blizzard to jest firma, która upadła już tak nisko, że myślisz, że ja pierdolę, się nie da niżej upaść. Po czym Blizzard mówi, nie, stary. My dopiero się rozpędzamy na dno. O chuj. Jezu, jak jestem zszokowany. No jak, kurwa, mam nie pić, stary. No to co ja mam zrobić ze streamem? Dobra, nie, no powiedziałem, dam 12 godzin, kurwa, czasu granie w Diablo. Ile wy skrócicie tego i jak długo będzie skrócony czas oczekiwania na Diablo, to jest ich kwestia. Ej, poczekajcie, muszę zobaczyć, co MKRR mówi na ten temat, bo ma streama. Na pewno jest jakaś wizowie. No wiesz, Mateusz, ja nie pamiętam, żeby Blizzard swoją grę po premierze, którą wyhypował, mega dawał na przecenę 2-3 miesiące po tej premierze. Nie uważasz, że to już jakaś przesłanka? Nie jest to dla mnie zrozumiałe, to się zgadza, nie wiem, dlaczego tak postąpili, ale przesłanka do czego? Chyba Mateusz wstrzymuje się od komentarza. Czemu tak rzadko streamy? Ponieważ nie jestem już streamerem i streamuję okazyjnie, jak wychodzi sezon w Diablo, albo jak moja pijana koleżanka chce zostać streamerką. Mateusz uniknął komentarza. Halo, cześć, Piotrek. Inne problemy miałem, ale już się chyba naprawiło samo. Co tam, Fateka? Co? Doszły do ciebie już newsy, że już wszystko jest przedłużone. No, Piotr, ja ci powiem tak. Ja muszę nalać z alkoholu, ty to skomentuj. To, że se nalejesz od alkoholu? No to myślę, że na zdrowie, nie? Życzę ci, żeby dobrze weszło przez gardło i rozgrzało cię od środka. Czekaj, co? Teoria spiskowa. Premiera sezonu drugiego w Diablo z wyczekiwaną zmianą w jeżdżeniu na koniu opóźniona, ale w innej grze Blizzarda Hearthstone właśnie 11 minut temu, właśnie o 19, zapowiedziano nowy dodatek, w którym główny motyw to jeżdżenie na koniu. Czekaj, jeżdżenie na koniu w Hearthstone? Chcesz sobie razem obejrzeć ze mną wspólne oglądanie zapowiedzi finałowego starcia na Bezludziu, najnowszego rozszerzenia do Hearthstone? A ja dostajesz darmowe paczki do Hearthstone'a? 150 paczek dostałem. Ja, stary, też, kurwa. Ej, a może oni to robią w taki sposób, że... No. Celowo dali darmowe paczki dzisiaj i przesunęli dodatek, żeby ludzie otworzyli darmowe paczki i poszli na Hearthstone'a. I my myślimy, że są debilami. A oni są fiveheadami i maksymalizują zysk. No. Stary, no. Czekaj, nie mam folii w domu. Ej, poczekasz chwilę, zobacz, że mam folię w domu, z czapeczkę spróbuję zrobić. To jaki u ciebie plan, jak w Diablo nie pogramy jeszcze parę godzin w naszą ulubioną gierkę? Kurwa, no ja powiem tak. Ja robię dzisiaj stream skracany z Diablo 4. Zaoferowałem się, że będę 12 godzin w to grał. Stary, jeżeli przez to 12 godzin nie włączy Diablo i będzie to nawet spowodowane tym, że po prostu klient nie zadziała przez to 12 godzin, to wydaje mi się, że to będzie chyba jeszcze śmieszniejszy content, niż jeżeli bym miał to odpalić i to by się miało skrócić samo z siebie. Ale że ty już liczysz te godziny tak jakby? Tak, od startu sezonu, od tego, które zapowiedzieli. Okej, dobra, a powiedz mi, ile kosztuje u ciebie skrócenie streama o godzinę? Nie mogę ci powiedzieć. Czemu? No bo widzowie to muszą sami odkryć, kurwa. Nie można mówić takich rzeczy. To jest zagadka sama. Ale jeszcze nikt nie skrócił? Nie, no już skrócili. Ale masz licznik. Mhm. No i nie widzieli, jak ktoś ci dał na przykład stówę, to nie widzieli, o ile skróciło? Czy to jest jakoś customowe? Kto widział, ten widział. Kto ma wiedzieć, ten wie. Okej. Piszą, że sezon jest dostępny już u mnie. O, halo. Co ty gadasz? To odpalamy? Właśnie sprawdzam. O, jest, już no. Ty, odpalamy. Tak. Czeternia, odpalamy stream przedłużany z Diablo. Po 12 godzinach streama skracanego i delayu ze strony Blizzarda okazuje się, że zostało nam tylko 6 godzin i 45 minut grania w Diablo 4. Robimy szybki przegląd i mam nadzieję, że zagram w tę grę jak najkrócej. Co mamy? Ulepszonego Stasza. Super. Nowe przedmioty. Super. Sezon krwi. Super. Ty, jak ja miałem ładnie wyglądającą czarodziejkę. Jezu, jak mi się podoba. Fajna dupcia z niej była, nie? Okej, create new character. Widzowie, robię ankietę a propos postaci, którą sobie zagramy, dobra? Ej, w ogóle ile Blizzard miał delayu z odpaleniem sezonu? 2 godziny, tak? Ile widzowie obstawiacie czasu grania w Diablo na streamie skracanym, co? Jak myślicie? Czy będzie serio grane 3 godziny? Godzina, 2 godziny. 2 godziny max. 3,5 godziny. Ja nie mogę zrobić rage quita. Ja jestem zmuszony do tego, żeby grać
Do momentu, aż timer nie wybije zera. No, kurwa, co się widzowie u mnie pojawi? Kto wygrywa jak na razie? Nekro 95 głosów, druid 98 głosów. Druid albo nekro? Widzowie, głosujcie, bo mamy bardzo silny duel. W ogóle najmniej osób chce czarkę i barbę oglądać, co jest ciekawe. Cały czas nekro i druid, bardzo wysoko. Let's go, let's go, let's go, widzowie. Druid chyba nie jest taki zły, już nie wiem, nie mam pojęcia. Nekro, dobra. 126 głosów, 35% ankietujących opowiedziało się za nekromantą. No to lecimy. Stworzymy sobie nekromantkę. Customize. Nadal mamy tą samą liczbę ryi, tak? Nekromantka to musi być blada jak śmierć, okej? Okay? Essa. Czarne oczy. O, czerwone oczy. Ej, to Diablo nawet dobrze graficznie wygląda. To nekromantka to musi mieć takie ostre brwi. Kolor włosów. Kurwa, włosy ciemne, nie? Okej, okay, next. Ej, ona coś inaczej wygląda niż mam wrażenie wcześniej wyglądała, nie? Ej, miałem tak zajebiście wyglądającą nekromantkę wcześniej, a teraz... Nie ma jakichś, kurwa, pentagramów? O, są pentagramy. Okej, okay, Essa. Dziary. Dobra, jest Essa. Jak go nazwiemy? Ludologia. Ludologia. Skip campaign, hardcore, season of blood, start game. Season of real? Tak. World Tier 2. Nie, World Tier 1 był lepiej zbalansowany, no nie? Pod względem zdobywanego expa. Doliło. Ej, co to kurwa było? Ja pierdolę, ej. O kurwa. Poczekajcie, ej, dostałem... Halo? No. Ja pierdolę, ej, no jeszcze... Ej, ja pierdolę. Ja włączyłem Diablo, odpalił mi się cinematic i mi całkowicie wypierdoliło peceta. Całkowicie do zera, do dna, kurwa. Encoding error. Dwa errory z Blizzarda. Wyjebało mi encoding error w OBS-ie. Tak jakby dostałem całkowitego memory dumpa karty graficznej. I powiedzcie mi, dlaczego takie rzeczy się dzieją tylko i wyłącznie na Diablo 4? O kurwa. Ty no, włączyłem Diablo, jak tylko mi zaczęło ładować świat, wypierdoliło mi oba ekrany na czarno i tyle. O chuj, nie no, nie wierzę w to. Hej, Diablo, nie odpalajcie Diablo, ono wam kurwa komputer zniszczy. O kurwa. Dobra, jak mnie ponownie przerwie, to możecie być świadomi dlaczego, nie? Łasmona też wyjebało. Co wy gadacie? Łasmon Gold jest to samo. Gra ma jakiś taki krytyczny error, że wypierdala ludziom. O kurwa. Mi też wyjebało przed chwilą. Piotra wyjebało też. Ale jak go wypierdoliło? W sensie, że streamy im powypierdalało? Tylko z gry ich wywala. Gra robi jakieś takie giga memory dumpy. U mnie całkowicie wypierdala kartę graficzną. Okay. Ej, ja się boję to odpalać. Jestem Poglądam chwilę Asmongolda, czego znowu nie wyjebie. Ej, wychodzi na to, że ich klient dostał jakiegoś krytycznego, kurwa, wylewu. Widzowie, próbować odpalać to jeszcze raz, czy nie? No wychodzi na to, że działa. Jeżeli znowu mi wypierdoli streama, to wiecie, co może być tego powodem. Nie, to jest niesamowite, tak... Kurwa, to jest jedyny tytuł, na którym coś takiego się dzieje. Jedyny. Dobra. To jest start game. Zadziałało. Okej. Okay. Quest sezonowy. Nie no, dobra, jest okej. Okay. Ty, jak się gra w Diablo 4? Wchodzę do... No nie no, kurwa, ta gra jest niegrywalna. Ja pierdolę, kurwa. Nie no, nie da się bardziej zjebać stary premiery z drugiego sezonu zjebanej gry. No nie da się, nie? No kurwa, ta firma nie powinna istnieć, nie? Dzięki Fuli za 5 dych w donacie i skrócenie moich męk. Jeszcze 5 godzin 47 minut testowania tego krapu. Widzowie, idę się wylać i liczę, że to się zaraz naprawi. Ale kurwa, dobrze, że dzisiaj jest stream skracany, bo chyba będziemy mieć stream spróbowanie włączenia gry, nie? Dobra, widzowie, próba odpalenia tego krapa numer 3. Jak wyjebię streama, pamiętajcie, że wrócę. No właśnie, ktoś dobrze napisał, czy piaci się gra ma dobrą fabułkę. Jak można zrobić tak agrywalny, kurwa, sezon, że oni się sami memują? No dobra, next. To niuans, widzowie, to niuans. Ludologia. To jest feature. Okej. Okay. Jestem w świecie, udało mi się załadować. Mogę odpalić mapę. Jest gitara. Od czego zaczynamy? Tutaj mamy bounty boarda. Nowość w sezonie. Okej. Okay. Na czym polega? Zabijaj potwory z Blood Harvesta. Dobra. Mamy quest sezonowy.
w... O kurwa, jakie fajne loadingi z postacią. To giga fajne, podobał mi się ten loading. Skip fabułki. Okej, okay, tam mam pójść. No to let's go. Czy ja mam odblokowane waypointy? Nie. A czy ja mam odblokowane skille? Mam, bo na sezon przychodzą teraz zmiany. Chuj wie, jak się to otwiera. Jak się widzowie otwiera renomę, kurwa. Mapa i W. Gigalogiczne. Ej, patrz, mam do odebrania 60 golda. Ciekawe, czy jak wbiję level, to czy będę miał tego golda do odebrania więcej. Bo tak jakby potion capacity mam odebrany, a teraz dostanę golda, więc ja to odebrałem. Dwa razy dostałem 120 golda. Ciekawe, czy na każdym późniejszym levelu, na którym to odbiorę, będę tego golda dostawał więcej. Czy to się skaluje. Po co polecacie zagrać? Kurwa, co jest dobre teraz na Nekrosie? Co my tu mamy? RIP 3 do 4 obrażeń. Decompose 10 na sekundę. 7 do 9 obrażeń tego. I bonus splintery. Blood Surge to jest najlepszy build do levelowania. Blood Surge mówisz? Blood Surge. Blood Surge to było to AOE. A jak się generator używa? Jest coś, co zwiększa mi poziom generowania... Kurwa, chyba RIP-a, nie? Po prostu. To zwiększa generację, jeżeli tego samego przeciwnika bijesz, okej. Okay. A jest coś, co nakłada... To nakłada Vulnerable, okej. Okay. To jest giga dobre. To daje attack speed, życie. Kurwa, to w takim razie, skoro nakłada Vulnerable. I mówicie Blood Surge. Blood Surge leczy. I to daje Fortify'a. A to daje Overpower'a. Dawaj, Fortify'a, żeby być tanki. I teraz co mamy dalej? Chuj w to, co mamy dalej. Dawaj w Blood Surge'a jak najwięcej. Dobra, S, idziemy. Koń pod Z. Siadam na konia. Jadę po fabułkę. Fajnie, dwa moby. Widzisz, że tych mobów to nadal nie ma za dużo. Level. I pokaż z renomy. Poczekaj, mapa i W. Tak. Czyli kurwa, renomę jest najlepiej odebrać jak najpóźniej. Jezu, jaka głupota, kurwa. Jakie kurwa głupie gówno. Patokoko 100 zł. Ile krócej potrzeba? Dzięki Patokoko za 100 zł w donajcie w celu skrócenia moich męk. Ej, poczekajcie, to jest totalnie bez sensu. Czyli wchodzisz, masz zrobioną renomę. Jak to odbiorę teraz, to dostanę 90 golda. Z każdym późniejszym etapem, na którym to odbiorę, dostanę więcej golda, więc ja bardzo nie chcę tego odbierać teraz. To jest idiotyczne rozwiązanie. Ej, ja nie mam żadnego skilla do movementu. Blood Mist był movementem? Kurwa, nie. Ej, nekromanta nie miał movementu? Ile ja mogę mieć szkieletów? Czterech. Let's go, cztery szkielety. I czemu kurwa tych mobów jest nadal tak jak kot napłakał? To jest fabułka jakaś. Dziękuję. Full jest 100 złotych. Słyszałem, że kombinacja Alt F4 daje ciekawe bonusy do expa. Kurwa, Fulie, dzięki za kolejną stówę. Widzowie, zostało już tylko 4 godziny gameplayu w Diablo. Nawet nie wiecie, jak mnie to cieszy. Ej, a Battle Pass? Dawaj Battle Passa, gdzie jest Battle Pass? Patrzcie, widzicie, chcę... Oho. I chuj, Memory Leak, kurwa. Ja pierdolę, no stary. Chcesz, nawet jak chcesz w to pograć, to się kurwa nie da, nie? Ja pierdolę, kurwa! Fajny Blizzard sezon, nie? Na pewno wasi fani muszą być bardzo zadowoleni z tego. Właśnie przegląd skinów, no, chciałbym zrobić jeszcze. Może właśnie to jest kwestia tego, że jest za mało skinów kupione i nie mają na serwery? A może przy średniej graczy 400 osób nie byli świadomi tego, że właśnie się może zalogować ich 100 tysięcy? Trzeba widzowie Battle Passów, musicie szybko kupić Battle Passy, żeby mógł pograć. Kurwa widzowie, tacy jak Patokoko i Fulie, którzy skracają moje męki, to są prawdziwi ratownicy kontentu na tym streamie. Dziękuję. Patokoko 100 zł. Jazda z plepsem może DS1 potem? Kurwa, no fajnie by było, pograłem sobie dzisiaj w DS1 definitywnie. Jakiś krótki randomizerek. Patokoko, wielki dzięki, stary, za 100 zł. Zajebiście mi miło. Zostały 3 godziny gameplay już tylko. Gdzie? Jak się odpala Battle Passa? Shop. Tutaj jest shop. Addony. Jezu, jak ja kurwa widzę coś takiego, kup 10 tysięcy, to dostaniesz 1500 za free za 100 euro, tym się żygać chcę. Mam 120 platyny z poprzedniego Battle Passa.
Czy mamy jakieś nowe skinki? To chyba było. Nie są zaznaczone. O, są. To są nowe, widzowie. Mhm. Czemu mi się ekran świeci na czerwone? Czy właśnie dostaję w pizdę? Plecak. Taki o plecak można sobie kupić do tej gry za 800 platyny. Zajebiście. O, jest set króla taki dla Barba. Fajny. Słodki miś dla Barba. Plecak dla Barba. I set strzaszek dla Barba. O, japoński taki secik, fajny. Dziękuję. Full jest 100 złotych. W Minecraft jest więcej kontentu niż ten paździerz posiada. Dzięki, Full jest za kolejną słuchaczkę. Dziękuję bardzo, miło. O kurwa, ten jaki set do druida zajebisty. Kurwa, jaki fajny set. Kosztuje tylko 2600 platyny. Ile to jest? To jest, widzowie, 100 zł tylko ten set kosztuje. Kurwa, ja go chyba z miejsca kupuję. O kurwa, ty, jaki ten zajebisty set dla nekromanty. Ciekawe, jak wyglądają darmowe sety. Kurwa, manet, o bole w oczach. Dziękuję. Pan Piotr, podkreślenie 100 zł, bliz spies. Dzięki, pan Piotr. Widzowie, zostało nam 56 minut. Muszę się szybko streszczać, kurwa, z kontentem, nie? Tu jest łasiczka. To jest set na Rogue'a. Na Rogue'a takie osety, a na czarodziejkę? O kurwa, jaki wężowy. 6 minut, widzowie! Kapeciutek 100 zł. Szybko patrzę te skiny, bo zaraz koniec. Kurwa, widzowie, 6 minut kontentu z Diablo zostało. Szybki przegląd Battle Passa. Jak się włącza Battle Passa? Kurwa, 4 minuty. Nie wiem, jak się... Jest, season! Kup więcej platyny. You have unclaimed Battle Pass rewards from last season were auto-claimed, okej. Okay. Przegląd darmowych rzeczy w Battle Passie, nie donatujcie! I chuj. I chuj, widzowie. Patokoko 25 zł. Dobra, koniec. Widzowie, no niestety. Dziękuję wszystkim za oglądanie. To był świetny stream skracany z Diablo. Jutro będziemy próbować robić kolejny stream skracany z Diablo. Jutro będzie połowa stawki. 25, czyli wasze donaty będą dwa razy więcej warte niż dzisiaj, żeby nie robić totalnego skoku na kasę. Jest trochę kontentu, który bym chciał wyciągnąć z Diablo 4 i przeglądać sklepik, ale będziemy do tego siadać jutro. Dziękuję wszystkim wspierającym za to, że skrócili ten stream do absolutnego minimum. Jest totalnie zajebiście. No to co, kurwa? Krótka piłka, czaternia. Czy chcecie zrobić przegląd Battle Passa dzisiaj z Diablo i wyłączyć granie w Diablo i przejść do DS1, czy chcecie po prostu odpalić DS1? Rzucam widzowi ankietę. Silent Crue 6,66 zł. Blis pies. Nie no, to jest niesamowite, nie? To jest kurwa totalnie, ale to totalnie niesamowite, jak ludzie mają wypierdolone w Diablo 4. Kurwa, widzowie, bardzo wam dziękuję za wsparcie. To jest niesamowite, jakiego mema można było zrobić z tej gry. Kurwa, nic bardziej nie cieszy niż moment, w którym Blizzard po prostu wywala się na swój głupi ryj i go obija. Świetnie się przy tym bawiłem. To był przepiękny stream z Diablo. A więc kontynuujmy normalny gameplay w normalną grę. No, to let's go.